co do nasze psy, bardzo proszę, żebyście Państwo pamiętali o takiej piramidzie, którą Wam narysuję. Bo wtedy będziecie mieli stabilne emocjonalnie, psychicznie psy. Po pierwsze jest zwierzęcie. To jest podstawa piramidy. Następnie pies jest gatunkiem canis familiaris, czyli pies domowy. Po trzecie, pies należy do określonej rasy. A dopiero po czwarte, nasz pies to jest ten pinkuś. To jest nasz pies pinkuś. Tymczasem bardzo czekamy. I to jest ok. Dlaczego? Bo najpierw pamiętamy, że ten pies jest zwierzęciem, czyli ma wszystkie instynkty zwierzęcia. Ma wszystkie potrzeby zwierzęcia i zachowuje się jak zwierzę. Po drugie, jest psem. Co to znaczy? Że jest drapieżnikiem. Że jest drapieżnikiem, to znaczy, że gryzie, warczy, zachowuje się jak drapieżnik. Jim Donaldson w książce Pies i Człowiek chyba pisze coś takiego tak. No, dlaczego my pozwalamy szczurom być szczurami, papugom być papugami, kotom pozwalamy być, żeby były kotami, a od psa oczekujemy, żeby był człowiekiem? On jest psem. I o tym zawsze musimy pamiętać. Następnie należy do określonej rasy. Co to znaczy? To znaczy, że każda rasa powstała po to, żeby spełniać określone zadania. I nie ma psów tak naprawdę, które nie potrzebują w jakiś sposób realizować tego potencjału, który w nich drzemie jako potencjale rasy. Labrador będzie kochał aportować, będzie uwielbiał się taplać w wodzie. Chyba, że jest nietypowy labrador. Albo jest za bardzo młodym labradorem, bo młode labradory jeszcze nie zawsze to robią. Jamnik będzie norowcem. Będzie kopał nor, będzie węszył, będzie szukał. Hart będzie zwierał i gonił zwierzyny. Gończy polski to samo. I pies typu stróżujący będzie leżał i udawał, że go nie ma. No jego celem było po prostu odstraszanie wilków poprzez sam fakt, że on jest. Wilki się nie zbliżały, gdzie tam czy czuły zapach od Cezusa. Także każda z tych ras ma trochę inne potrzeby. No, trudno wymagać od wielkiego psa pasterskiego, żeby się zachowywał jak border collie. Bordery to są te takie małe, znaczy małe, średniej wielkości, są łaciate, które biegają i pasą owce i tak w kółko. We wszystkich konkurencjach obinie z agility, takich właśnie ruchowych, frisbee, bordery są nie do pobicia, to są szalenie energiczne. Teriery, teriery będą poszukiwały gryzoni, które najczęściej zabijają. Więc jeżeli ktoś kupuje świnki morskie i ma teriera, to może mieć z tym problem. I na samym końcu mamy naszego pimpusia. Osobowość. Tego oto naszego pimpusia. Natomiast odwrócenie tej piramidy powoduje, że ona się wywali. Bo my mamy tak. Tu jest nasz pimpuś. Jakiego ma pani psa? Pimpusia ma. To jest pimpus. Potem mówimy, dobra, to jest nasza rasa, tutaj jest rasa, to jest pinkuś labrador. Następnie mówimy, on jest taki słodki, to jest dziecko. Traktujemy psa jak dziecko, nie? Pancia ci wszystko wyjaśni. Pancia mi mówię do ciebie wyraźnie. I nie chcesz kosteczki? Tam drugą. Co to się pisią? To krzywe zwierciadła, ale naprawdę tak robimy, nie? Pies się czegoś wystraszył, puku pedał, nie? Co robimy? Pocieszamy go jak dziecko. A tak naprawdę słowo chyba to my wzmacniamy ten strach. Bo żaden pies w naturze w ten sposób nie będzie pocieszał drugiego psa. A my to zrobimy, nie? Bo nasz pimpuś jest traktowany jak dziecko, ale oczywiście dziecko to człowiek. Człowiek. Co to znaczy, że on jest człowiekiem? To co? Złośliwie mi nalał na łóżko. Wie, że źle zrobił. I on już popamięta. Będzie już pamiętał, że ze mną się tak nie postępuje, nie? On mnie normalnie tak kocha, nie? Ja jestem
W sensie to są wszystko takie rzeczy, które my o psie myślimy tak, jakby on był człowiekiem. To się musi wywalić. Dlatego, jeżeli chcecie zrobić dla waszego psa coś dobrego, to pamiętajcie o tej chwili. A zapomnijcie o tym. Jeszcze raz powiem, wasze psy was kochają. Nie wiem. One lubią być w waszym towarzystwie. One bardzo lubią, kiedy nie głaszczecie, kiedy z nimi rozmawiacie, kiedy spełniacie ich potrzeby, kiedy je karmicie, kiedy je szkolicie. Ale niestety nie będą ani waszym dzieckiem, ani tym bardziej człowiekiem. Takie odwrócenie tej piramidy wywołuje w psach znacznie więcej problemów, niż ich rozwiązanie. Dlatego bardzo chciałem wam na to zwrócić uwagę.